To ja, szukający mego minibossa, który zrespił się na mapie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Moim pierwszym celem było pójście na spawna. Podczas podróży zastanawiałem się, jak mogę połączyć wszystkie żywioły razem, ale odpowiedź sama narzuci się w dalszej części filmu. Kiedy byłem na spawnie, zauważyłem, że nic tutaj nie ma, więc poszłem dalej szukać. Co? Duży obszar! Co? Duży obszar, mam go! A co on ma za item? Ja! Zrespił się mi! Co on ma za item? Świeci się, świeci! A co on ma za item? No nieważne, na co? Gdzie on zniknął? Napisałem na tym i zniknął mi. Jak widzicie, bo zniknął, ale to co się zaraz stanie, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Możliwe, że muszę się podbudować do góry, żeby go zobaczyć. Ej! Oj! Dobra, mogę ci dać pewną informację, że tu gdzieś był bosik. Jak widzicie, Vanix przyszedł. Zaczął mnie bić, nie wiadomo jakiego powodu. Myślał, że ja zabiłem bossa, nie wiem. Ale zaraz postanowiłem to wykorzystać. Nie słychać cię, geniuszu. No czemu ty mnie od razu bijesz? Ty jesteś naprawdę niepokojony, nastawiony. Ja tu bossa ogarniam. Jest boss, przyznawać się, rączki do góry, inaczej... Ja sam nie wiem, gdzie jest boss, był gdzieś tu, ale zniknął. Rączki do góry, przyznawać się, gdzie jest boss, inaczej masz śmierć. Ja sam nie wiem, gdzie jest boss, a ty się mnie pytasz. Ty jesteś naprawdę głupi. Do góry. A, co ty? O, biegniemy się! Jesteś naprawdę głupi. No to gdzie jest ja boss? Ja ci mówię, że boss jest tutaj, a ty mnie bijesz. A ja nie tutaj. No gdzieś u góry, bo to jest fantom latający. No, debilu. Gdzie on jest? Jesteś tak... Dlatego się budowałem do góry, żeby zobaczyć, gdzie on jest. On jest świecący. Więc... Ja się buduję do góry, żeby zobaczyć, gdzie on jest. Chociaż w tym momencie wpadł mi do głowy pomysł, który w przyszłości może odmienić całe Ultimate War. Postanowiłem okraść Vanixa z jego różdżki wody, którą skraftował za zabicie bossa. Jest to bardzo ryzykowny ruch, bo w każdym momencie mogę deadnąć. Ale postanowiłem podjąć to ryzyko, ponieważ jak zdobędę tę różdżkę, będę miał wszystkie żywioły przy sobie. Czyli będę panem wszystkich żywiołów. I ja ci powiem, że ty naprawdę nie myślisz. No, trochę się pozmieniało od mojej poprzedniej wizyty, ale moje intencje się dalej nie zmieniły. No, ale mam dużo i paczki mam tutaj. No tak, co ja mam? No tak, jeden pakiet. Spójrz na mój ekran przypadkiem. Ono zaburzuje moje pasy. Zabieram to, co moje? Nie. Wróć. Stój tam. Nie. Teraz szybko. Zabieram to, co moje. No i się spotkamy. Ono zaburzuje moją bazę. Szybko, no.
Błagam. Kolejną rzecz. Zabieram to, co moje. I zjednoczę wszystko. Nie. Nie masz prawa. Ja? Tak. Ja nie mam prawa. Ty nie masz prawa. Nie masz prawa mi okradać. Jestem już miliardy kratek od twojej bazy. Wiedziałem, że moja baza teraz będzie spalona. Będzie kampić przy mojej bazie, żeby mnie zabić. Ale nie miałem innego wyboru. Musiałem wracać. Bo może znalazłby moje różdżki i co wtedy? Historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Dlatego musiałem jak najszybciej wracać do bazy. Lag. Kiedy byłem już blisko bazy, pomyślałem, że albo moja baza już jest dawno wysadzona, albo kamp tam na mnie, żeby odzyskać swoją różdżkę. Dlatego postanowiłem schować sobie drzewo i zrobić skrzynkę, do której mógłbym schować na chwilkę różdżkę. Usłyszałem kopanie, więc szybko wyszedłem z gry, ale na chwilkę, żeby od razu do niej dołączyć, ale żeby być pewny, że nie był to Vanix. Item odłożony do Stasza i teraz trzeba wrócić do bazy. Cześć. Jakby zginęłem z itemami, więc nie mam żadnych itemów. Fajna gra. Ja tylko... No, Vanix. Spodziewałem się tego, że tam będziesz. Ale na twoje nieszczęście różdżka była bezpieczna w skrzynce, którą przed chwilą wykonałem. W skrócie, do tej pory Vanix zabijał mnie z miliony razy bez żadnego powodu, nie znam żadnego powodu, ale teraz powiedziałem mu, że pokażę mu, gdzie jest różdżka ta oraz inne, ale... Zobaczycie, co się zaraz stanie. Twoje itemy. Ciekawe. Twój hełm. Gdzie ja się zaraz piłem? Zaspałem. Jak słyszeliście, zaspiłem się na spawnie. Ale dla mnie to była bardzo dobra informacja, bo nie będę cały czas zabijany, a Vanix nie wie, gdzie ja mam Stasza z różdżką. A jeszcze przy okazji zbejtowałem go, zejdę jeszcze po jego drugą różdżkę, dlatego cofa się do swojej bazy, a ja spokojnie wracam do mojej bazy. Kiedy wróciłem do bazy, postanowiłem zrobić nową bazę, w której Vanix na pewno mnie nie znajdzie. A przy okazji wam pokażę, gdzie był Stasz z moimi różdżkami. Przyszedł i uciekł od mojej bazy.
zabrałem najpotrzebniejsze itemy i wyruszyłem w podróż znalezienie idealnego miejsca na nową bazę, w której Vanix na pewno mnie nie znajdzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Znalazłem sporą jaskinię z kolejnym Ash Cave'em, w której postanowiłem się osiedlić, ale tym razem zobaczycie jak i gdzie. Ustaliliśmy z Vanixem, że zawalczymy 1v1 o ulepszenie różdżki. Jak powiecie, jak to się odbędzie? Różdżka się sama ulepszy? No nie do końca. Podczas bitwy różdżka zdobędzie odpowiednią ilość manny, żeby się ulepszyć i zmieni się w zupełnie coś innego. A przy okazji zobaczcie, jak teraz przygotowuję się do tej bitwy i znajduję nowe rudy. Przy okazji byłem jeszcze głębiej w jaskini i zebrałem sporo nowych rud, żeby zrobić nowe itemki, ale o tym za chwilę, jakie to będą itemki. Szybko przepala i robimy z tego też część seta. Tylko zobaczcie, czy tu się może nie zrespiło mi nowe. To zrobiłbym coś innego. Ale z tego chyba może zrobić chyba helmet, pants, boots and shelby. Okej, to sobie buty skraftuję. O, czy helmet. Jakie są buty? Fire resistkę mają, a czapka? No nie wiem. To co, a to? Fire resistance plus 1 armor. No to może schować i poczekać, zobaczyć co da tu spodnie. A już teraz zacząłem wyruszyć w podróż, żeby pójść na spawna i zawalczyć z Vanixem. Same deksety plus jedzonko i różdżki, których sobie nie zabieramy itemków. No więc zacznijcie teraz podróż i bitwę bez mojego storytellingu i będziecie mogli wypracować sobie własne odczucia po tej bitwie. Powiedz formułkę, przysięgam, że oddam wszystkie itemy. Oddam wszystkie itemy, jeśli nie będziesz oszukiwać. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczęła się pierwsza bitwa.
przegrałem pierwszą bitwę, ale zauważyłem, że nie mogę używać różdżki, kiedy on używa swojej. Przez co miałem wielkie kłopoty, ale jest jeszcze jedna runda, którą mam szansę wygrać. I co? I co teraz zrobisz? Zdech cię. Lecimy o twoją budowę. Jaki Skybase. Wycieczka. Spokojnie, jeszcze dużo. A kuku, gdzie ty jesteś? A ty jesteś podarko. Chcesz do mnie? U góry. Tu. No co ty robisz? Ja widzę twoje hitboxy, spokojnie. Ja też. A ja nie widzę nic, tylko twoje hitboxy. No już mało akurat. Ja muszę pozbierać. I co, gdzie lecisz? No gdzie lecisz? Tu gdzie lecisz? No, gdzie lecisz? Dziękuję bardzo. Skończyła lewitacja. No co, no, dużo. Mam plan. Ha! Okej, bo ty masz moją łódkę. Dzisiaj będziesz tam kampić? Pod. Łóżka. No ty jesteś no Sigma. Co jest? Cheater! No odległość mnie chłopca epi. Pa! Chłop jest na drugim końcu, a ja dostaję do niego bomby. Co ty? Nic nie mogę kadania. O co to jest gra? To bez sensu to jest ta gra, szczerze. To nawet ta gra nie ma sensu. Dobra, ty jesteś tam. Fajnie, że mi bijesz na odległość. Pozdra. Nie, nie mogę. No lagi, ale lagi, ale lagi. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy na nową krainę. Jack Sparrow byłby ze mnie dumny. Tylko jest problem. Zrobimy o to. Ciebie. Ciebie mam w dupie. W dupie mam cię. Bezpiecznie, co nie? Bezpiecznie, bezpiecznie. Tu masz schodki, jak tutaj. Uciekaj tam, no, ale... Co teraz się głupio? Będziesz sobie... Wow, ucieka z daleko! Lag, no ten... Jak ja miałem lagi, to cię nie... Jak ty miałeś lagi, to cię nie... Biłeś? Co? No, myślę, że miałem lagi teraz, sekundo. Uch, zablokowałem się w łódce, pozdro. I co? Teraz ty uciekasz. Pozdro. Fajnie się kampić. Pozdro! Nie, miałem za dużo sporo HP. Wszystko.
Lagi, oła, fajne lagi, pozdro. Ja mam lagi. To mów. Lagi. To biegniesz do przodu. Się ruszać nie mogłem. Nie, chłopów lagi je, nie, to nie, teraz chyba dojazd. Chłop, to jest. Dostał taki szyton. Chłop ucieka do końca życia będzie. Sam się zabijesz. Pakuj go. Na pewno? Ja chcę tylko pójść na mój teren. Chłopie. Ja mam łódkę. Nie masz. Nie masz. Ja chcę wrócić na mój teren, bo to mi się podobało. I zobaczę swojego syna przypadkiem. Nie no, mam tylko stopy. Też. Strasznie. Muszę tylko to wygrać i już tak. Chodź, a nie się uciekasz. Ja wracam na moje tereny. Tam takiego sitama dostałeś. Ja dostawałem sporo, ale taki, który... Ja muszę nowe jedzenie zbierać, chłopie. 3, 4. Ja cię widzę. A to jest oszustwo. Bo ci go zabiję. Ja wracam w teren. Taki chłop już w ręce trzyma różkę. Lag. Chłopy, my ciepło. U ciebie pewnie. Nieźle. I co? Nie bolo? Nie bolało? No, bolało. Ja nie mam jedzenia zaraz. Pozdro, ja sobie muszę... Lag. Te chłopie, jestem milion kratek od ciebie, a ty... Nie, no, wolałem powiedzieć, żeby nie było. O, ja mam laga. O, chłop, ty mnie jesteś milion ode mnie, a ty mnie bijesz. Jezu, tu masz jedzenie jeszcze na mojej górze. Jeszcze 6. Tylko 6? No. Tylko albo... Teraz, to jest to. Odsunąć go od tego. Lag. Chłopie, masz loła. Nie, nie, nie. Mój szyrku. Nie, ja ci bardzo zaszkodziłem. Lubi bardzo piratów z Kraibusa, nie? Za to byłem. Lag. Chłop mi ucieka, gdy ja mam laga. Pozdro. Chłop mi ucieka, gdy ja mam laga. Nie mam jedzenia i laga. Zginęłem. Przez to, że nie miałem jedzenia. Ale najgorsze jest to, że goruszka się ulepszyła.